50 zł na kolejne zakupy dla klientów, niższe ceny niż na stronie, darmowa wysyłka bez abonamentu, a to wszystko w Early Mobile Go. Brzmi fajnie, ale jest haczyk. Zapraszam. Cześć, biznes na boku, kolejny odcinek, a w dzisiejszym odcinku będzie o nowej aplikacji Early, która rusza już pod koniec lipca. I to, co już warto od razu z góry podkreślić na początku, to ceny w tej aplikacji mają być niższe niż na stronie internetowej Early, natomiast będzie to się wiązało z konsekwencjami dla sprzedawcy. O czym zaraz Wam opowiem. Najpierw jednak przejdźmy do informacji, jakie Early przesłało do sprzedawców w mailu. Więc jeśli nie czytaliście tego maila albo nie sprzedajecie jeszcze na Early, to pozwólcie, że pokrótce wyjaśnię Wam, o co chodzi. No i jak możecie z tego skorzystać lub i nie. O samym Early i o tym, czy jest ruch dalej na tym portalu, no nagrałem oddzielny film, który możecie zobaczyć gdzieś tutaj. Jednak wydaje mi się, że ten ruch niebawem może się troszkę zwiększyć, a to dlatego, że Early startuje z aplikacją mobilną w końcu. Ale przejdźmy najpierw do liczb. Według informacji od Early, serwis miesięcznie odwiedza 6,5 miliona użytkowników, a 2 miliony użytkowników się zarejestrowało. Early również chwali się tym, że w maju 2023 roku zadebiutowali w czołówce polskich e-commerce, top 10. Ja sobie odnalazłem to badanie na stronie Gemiusa. Oczywiście na topie jest Allegro, drugie o dziwo Media Expert, no natomiast Early zamyka faktycznie dziesiątkę. Wczoraj również ukazało się to samo badanie na tej samej stronie z czerwca, no tam Early niestety już wypadło poza dziesiątkę, ale wydaje mi się, że i tak jest to dobry wynik. Już mówię Wam dlaczego, bo jeśli spojrzymy na te statystyki, to zauważymy, że wszystkie te portale mają aplikację mobilną, oprócz oczywiście Media Expert, ale tu pewnie można też wziąć pod uwagę fakt, że no Media Expert jest bardziej rozpoznawalnym brandem, na przykład poprzez reklamy w telewizji czy radiu, no i ma dużo punktów stacjonarnych, więc taki Media Expert raczej większość osób kojarzy, wydaje mi się, niż Early. Więc osiągnięcie 10 miejsca, nawet bez apki, bo jak zauważycie, praktycznie wszystkie te portale mają apkę, to 10 miejsce, jako że jest to tylko sama platforma, to i tak jest według mnie bardzo dobry wynik w takim czasie. No i pytanie, czy aplikacja zmieni teraz coś w rozpoznawalności? No, wydaje mi się, że tak, ale no czas, najbliższe miesiące pokażą. Bo to, co oczywiście no, nas, sprzedawców, interesuje najbardziej, no to, żeby jak najwięcej użytkowników odwiedzało nasze sklepy, nasze aukcje i dokonywało zakupów. Link do wszystkich tych statystyk podsyłam Wam pod filmem w opisie, ale skupmy się teraz na samej aplikacji Early. Bo do końca 2024 roku Early chce zainwestować, uwaga, aż 80 milionów złotych na jej rozwój, a jesienią mają ruszyć kampanie w mediach i dodatkowo program lojalnościowy. Jeśli chodzi o aplikację, to program ten będzie nosił nazwę Mobile Go, który, uwaga, tak jak wspomniałem na początku, zakłada obniżenie wszystkich cen względem cen na stronie. Czyli jeśli kupujecie na Early, no to lepiej róbcie to przez ten Mobile Go, tak? Takie są założenia. No świetnie, ale gdzie ten program ma haczyk? Otóż my jako sprzedawcy będziemy musieli się do tej obniżki dorzucić. Chyba coś podobnego Shopee zrobiło z monetami, tymi za zakupy. Czyli ta obniżka ceny w aplikacji wyniesie maksymalnie do 30% wartości prowizji, jaką zapłacimy, ale połowę tego sfinansuje Early, czyli koszt sprzedawcy niejako to będzie maksymalnie 15% wartości prowizji, którą i tak ma zapłacić. No i policzmy to na przykładzie dla uproszczenia, bo ja sobie lubię to rozbić na czynniki pierwsze i ja to rozumiem tak. Standardowo, jeśli sprzedajemy towar na stronie za 100 zł, w kategorii, powiedzmy, gdzie prowizja wynosi 10%, no to płacimy 10 zł prowizji dla Early. Czyli w tym przypadku no nasz towar automatycznie zostaje obniżony maksymalnie o 3 zł, tak? Czyli te 30% z 10 zł. Czyli w aplikacji mobilnej nasz towar widnieje jako 97 zł. Early finansuje nam 15% wartości prowizji, więc w końcowym wyniku wychodzi na to, że zapłacimy 9,70 zł prowizji plus stracimy 1,50 zł za obniżenie
no naszej ceny z tej stówy, tak? Bo drugie złoty 50 odda nam Erli, czyli jakby opłaty, które poniesiemy korzystając z tej aplikacji, wyniosą 11 zł 20 groszy w stosunku do 10 zł zakupu przez stronę. Jeśli będziemy chcieli, żeby nasze produkty były w aplikacji, no to zapłacimy troszkę drożej. No i jeżeli ktoś z ekipy Erli ogląda ten odcinek, proszę niech mnie poprawi, czy dobrze zrozumiałem te wyliczenia. Bo nie było podanego jasno przykładu, ale sobie wywnioskowałem z tej całej informacji mailowej. Ale są też oczywiście dobre strony, bo w przeciwieństwie na przykład do Allegro, które każe sprzedawcom dorzucać się do Allegro Pay, którego my nie możemy wyłączyć, to Erli daje możliwość wyłączenia udziału w tym programie, albo co lepsze, wybrania tylko tych ofert, które chcielibyśmy, żeby się pokazywały w apce mobilnej. To czy chcemy być czy nie, to na początek i tak wszystkie nasze oferty będą widoczne w aplikacji, natomiast jeśli chcemy zrezygnować z udziału w programie, to musimy wyłączyć to na stronie. Czyli tak jak było na Shopee, wszystkim włączane są monety od razu, natomiast jeśli nie chcemy się dorzucać do tego, to musimy to wyłączyć. Powiedzmy, że ściągają ruch na naszej strony, klienci robią zakupy, ale jakie korzyści oprócz tego, tej niższej ceny, bo niższą cenę na przykład na wszystko.pl też mogą mieć kupujący, to jakie jeszcze korzyści są, przypadają dla kupujących? Darmowa dostawa bez wykupowania abonamentu od 79 zł. Klient nie musi wykupować żadnego pakietu Smart, żadnego abonamentu, tylko powyżej zakupów za 79 zł paczki ma za darmo. No i to, co jest najlepsze, 50 zł klient otrzymuje na kolejne zakupy i tu już na szczęście ta cała kwota finansowana jest ze środków Erli, tak? Czyli Erli ma budżet na to, na kolejne zakupy dla klienta. 5 dyszek klient może wydać na drugich zakupach w aplikacji. No i to według mnie jest konkretny już przyciągacz kupujących, bo pamiętajcie, że na przykład Shopee rozdawało na początku po 20 zł, ludzie zakładali multum kont wtedy, a tutaj na drugi zakup jest 50 zł, więc według mnie całkiem spoko. No i wejdzie jakaś sekcja najtaniej z Erli, gdzie tylko w aplikacji będą pokazane towary w najniższych cenach bezkonkurencyjnych. No, ciekawe jak to będzie wyglądało. Tu Erli pisze, że to ma być wdrożone w sierpniu. Przyznam, że jakieś przyciągacze dla kupujących są, o wiele lepsze wydaje mi się nawet niż na wszystko.pl, jak na razie. A co zatem my jako sprzedawcy otrzymamy od tego, że będziemy musieli się dorzucać do tego całego wspaniałego programu? Większy zasięg? No to na pewno, bo jeśli ruch będzie ściągany, więcej osób będzie kupować u nas na Erli, a jak podaje Erli, 80% zakupów i tak robionych jest za pomocą telefonu, czyli tym bardziej teraz wakacje, gdzie raczej na plaży nikt nie zabiera laptopa, tylko wszystko dzieje się na komórce. Kolejna sprawa, my jako sprzedawcy będziemy mieli w tym programie początkowym dopłatę do obniżek tych cen, no co tak naprawdę dla nas niewiele wnosi, jedyne co, że obniżona jest ta cena i może faktycznie tutaj u nas kupią po tej obniżonej cenie. Bezpłatne promowanie, czyli sprzedawcy zyskają możliwość promowania bezpłatnie swoich produktów w aplikacji za pomocą darmowych narzędzi reklamowych Mobile Push In-App Notifications, czyli pewnie jakieś powiadomienia w apce. Też wydaje mi się bardzo fajny deal. Ciekawe jak to będzie działało, ale pamiętajcie, że takie powiadomienia w apce każdy może sobie z kupujących wyłączyć, jeśli tylko nie chce. No i darmowa reklama, bo do końca 2024 roku Erli wyda 80 milionów, ponad 80 milionów w rozwój aplikacji mobilnej, no i reklamę marki Erli i naszych produktów. No okej, no brzmi bardzo fajnie, ciekawe jak się to przerzuci na rezultaty. Jeśli chodzi o mnie, czy klient kupi na Allegro, czy na Erli, to i tak mi wpływa wszystko do Bezlinkera, więc ja tylko generuję etykietę i nie interesuje mnie za bardzo, z którego miejsca doszło zamówienie. Kwestia tego bardziej mnie interesuje, ile kosztuje mnie prowizja i ile kosztuje mnie sprzedaż właśnie pojedynczej sztuki towaru na danym marketplace. No podsumowując, powiem Wam, że ten czwarty kwartał bardzo ciekawie się będzie prezentował na scenie e-commerce'owej w Polsce. No dodatkowo tutaj wszystko.pl pewnie też ruszy z większą parą, z tego co słyszałem też pracują nad aplikacją, bo na razie tam ni widu, ni słychu, że tak powiem otworzyli się i jest cisza. Więc to co ja mogę doradzić, jeśli do tej pory
sprzedawaliście tylko na Allegro, to warto rozszerzyć sprzedaż na inne marketplace'y, czy też własny sklep internetowy, bo klienci będą coraz częściej pukać do Was z różnych stron. Kwestia tego, czy Wy im otworzycie. Dzięki, że byliście ze mną i jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!